Witam. Dzisiaj na początek z takiego miejsca w lesie, bo chciałbym, oczywiście będzie o rekuperacji, czyli o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Po co to w ogóle jest robione i po co ktoś tam wyrzuca w to pieniądze? Czy to się opłaca? No nie, ja tego tak nigdy nie liczyłem i uważam, że licząc w ten sposób, no to nigdzie daleko nie zajedziemy. To jest tak samo jak przy pompie ciepła, czy to się kiedyś zwróci? No nie zwróci się, a może się zwróci, a może się nie zwróci. To nie jest ważne. Chodzi o bezobsługę. Tutaj przy rekuperacji chodzi o to, co mamy na przykład w tym miejscu. No tak dla zobrazowania, czyli o świeże powietrze w domu. Cały czas 24 godziny na dobę. Przy okazji wiadomo jest tam, że jeszcze twierdzone, że mamy zyski cieplne. Jakieś, nie wiem, no mówią, że 30%, ale ja sam ogólnie w to nie wierzę. Czyli zakładamy, że może 10% mamy oszczędności na ogrzewaniu. Czymkolwiek byśmy tam nie ogrzewali, czy to węglem, czy drewnem, czy gazem, czy też prądem, czy jeszcze może jakimś innym źródłem, nie wiem jakie tam jeszcze inne są. Czyli pamiętajcie, rekuperacja daje nam to, że mamy w domu świeże powietrze przez 24 godziny na dobę i jeszcze przy okazji troszeczkę mniej płacimy tam, powiedzmy, rachunki za ogrzewanie. Także tutaj tak na chwileczkę dla zobrazowania tego, a idziemy teraz już przed rekuperat, przed moją centralę wentylacyjną. Powiem Wam trochę o niej jeszcze, no i potem Wam powiem też może, jak się to dobiera, na co zwrócić uwagę, czy moja centrala jest dobra, czy dziadowska, powiedzmy o tak najkrócej. I dobra, nie ma co tu więcej się rozwodzić na łonie natury. Pogoda u nas jest fajna, od 2 tygodni już w zasadzie zimowo. Przestał wiać wiatr, bo ostatni tydzień wiały strasznie zimne wiatry. A teraz już jest tak fajnie. No i co? Idziemy przed moją centralę. Teraz już sprzed rekuperatora, po tym leśnym spacerku. Stają, ja otworzyłem już klapę, widzicie, stają w tej chwili wentylatory. Ze względu na to, że przy otwartej klapie te wentylatory po prostu słychać, to szumi i by nie było za bardzo, jak gdyby można pokazać. Czyli każdy wie, jak to wygląda mniej więcej centrala. U mnie się tutaj nic nie zmieniło z tymi rurami, miałem kiedyś się tam zaizolować, ale tak na razie jest. Woda się żadna na tych nie zbiera, nie wiem, ogólnie te dwie rury są bardzo zimne. Ktoś, kto tam wie, no to jest tej firmy O3 Ozon albo jakoś tak, to jest centrala o wydajności 360 metrów sześciennych powietrza na godzinę. I teraz co, no wyłączona jest, to jest wymiennik przeciwprądowy, nie wnikam jakiej firmy, działa. I tyle. Tu mamy te filtry, które przy okazji zobaczymy, jak wyglądają. Czyli te, przez które tam czyszczą powietrze, przynajmniej w jakiś sposób. Widzicie? Piękne i czarne. Przy okazji je wymienię, bo to jest tylko taka włóknina, którą można kupić gdzieś tam na portalu. Tu zobaczcie też, jak śmieci zatrzymuje. Jakieś, nie wiem, śmieci po prostu zatrzymuje. Ten górny też jest już do wyczyszczenia. Widać, że z środka też troszkę nam tego brudu jeszcze idzie. Tak na szybko zmierzymy temperaturę na czerpni i na wyrzutni. Na zewnątrz w tej chwili jest temperatura gdzieś w granicach -2 stopni. Trudno mi powiedzieć. Na pewno jest na minusie, ale nie wiem dokładnie ile. Więc zmierzymy czymś takim. To nie jest termometr, to jest pirometr. Czyli zmierzy nam tylko temperaturę tej rury. Od tej strony, żeby tam zobaczyć było właśnie można, o co tutaj chodzi. Więc strzelamy. I to jest wynik. 0,4 stopnia na czerpni. Teraz strzelimy na wyrzutnie. I to jest wynik 4,5 stopnia na wyrzutni. Te powietrze będzie chyba, nie wiem, albo trochę mniej niższe, albo trochę wyższe. No ale to jest takie przybliżone już jak gdyby temperatury na czerpni i na wyrzutni. Czyli 0,5 stopnia, tu 3,5 czy 4,5. Różnicy mamy tutaj
4 stopnie. Nie wiem, jaka jest w tej chwili wilgotność na zewnątrz. W środku wiem, zaraz pójdziemy i zobaczymy. Także tyle. No, tu za wiele nie ma co o tym mówić. Tu zbiera się mi woda. Zobaczcie, jaki stawik pływa. Przy takich pogodach jest jej trochę więcej. Ja cały czas nie mam zrobionego odpływu. Mam tutaj pojemnik, sobie stoi. Na razie go jeszcze ani razu nie opróżniałem, powiem Wam szczerze, bo sobie troszkę skapię i odparuję, bo to pomieszczenie jest ogrzewane. Nie tak mocno, ale jest tu zawsze 15 stopni minimum, tak w tych granicach. W takich miejscach też najlepiej wieszać rekuperator, czy pod sufitem, czy gdzieś w pomieszczeniach ogrzewanych. Najlepiej, ale jak ktoś nie ma, no to może gdzieś tam na strychu, ale to wtedy trzeba go dobrze docieplić, żeby tam sobie to wszystko funkcjonowało. Ale najlepiej, powiem Wam szczerze, że takie coś wieszać w pomieszczeniach ogrzewanych. Teraz pokażę Wam to, co jest tutaj bardzo źle, czyli tutaj słychać buczenie. Ja już, pamiętacie, tu jest gdzieś taki włącznik, ja teraz tam nie widzę, ale on gdzieś tam jest. Ten, który włącza się cało centralę, on u mnie jest bezpośrednio cały czas włączony, bo ja mam tutaj jeszcze drugi włącznik, tak to wygląda, którym mogę sobie regulować właśnie, mogę sobie regulować na moc jak gdyby, czyli czy więcej mam powietrza iść, czy mniej. U mnie ten rekuperator chodzi gdzieś w granicach na 30% mocy, czyli jakby na pierwszym biegu, bo więcej nie potrzeba mi tej wymiany. Czasami włączam na więcej, ale to rzadko. Jak są, jest parę osób albo czasami po prostu, jak coś się tam mocno gotuje w kuchni, to żeby trochę szybciej wygoniło te zapachy z chałupy, wtedy zwiększam tutaj moc. To jest felerem tego, że to urządzenie, czyli te zwiększanie mocy albo coś, nie jest gdzieś w pokoju, nie ma aplikacji, ten rekuperator nie ma aplikacji żadnej mobilnej, więc nie możemy sobie tam z telefonu pozwiększać, pozmniejszać. Ten włącznik muszę wymienić. Ktoś mi kiedyś podawał już linka do niego, ale dziś go zagubiłem i tak się zbieram, ale naprawdę obiecuję, że go wymienię. Czyli ten włącznik jest do wymiany przy tej centrali. Ta centrala kosztowała 2,5 tysiąca, jak pamiętacie. Ja kiedyś podawałem, że mnie rekuperacja kosztowała 5 tysięcy, ale nie, kosztowała mnie suma summarum 6, bo potem dokupowałem jeszcze jakieś rury, coś tam dodatkowo i ogólnie 6 tysięcy, cała kompletna rekuperacja, oczywiście moja robota. Dobra. Tutaj nie ma co więcej pokazywać. Wentylatory to są Pabsta, dość dobre, to są te na stało prądowe chyba, czy jakoś tak to się nazywa, na prąd stały. Ten wymiennik, nie wiem jakiej firmy jest, ktoś tam mówił, że to jest Recaira, ale ja nigdzie nie znalazłem tu żadnego znaczka, więc nie wnikam, nie wiem po prostu, więc nie wiem. No jest wymiennik, to jest wymiennik przeciwprądowy, przynajmniej taki ponoć powinien być tutaj. Więc ja na razie tutaj pójdziemy, zmierzymy teraz temperaturę jeszcze z anemostatów. Też niestety tylko pirometrem, ale to będzie mniej więcej już wskazywało nam, jak to chodzi i dlaczego tak, tak? Tu mamy, wiadomo, czerpnie, wyrzutnie, tu jest powrót i tu jest nawiew, albo odwrotnie. Także lecimy do pokoju, powiem jeszcze kilka słów tam też Wam. O tych temperaturach zermostatów i o tym co. Też powiem, czy drugi raz bym kupił taki, czy na przykład lepszy za 5000. Dobra, teraz zmierzymy temperaturę na wywiewie, już na anemostacie. Strzelimy tu. Pamiętajcie, to nie są prawidłowe, takie prawdziwe temperatury, ale dla zobrazowania one będą mniej więcej wiarygodne. Bo po prostu czy ona będzie to powietrze trochę cieplejsze czy zimniejsze, ale ogólnie to będzie zbliżone do tego, co to pokazuje, więc strzelamy. 23 to jest powietrze wywiewane. Tu od razu Wam pokażę temperaturę w domu w tej chwili. 22,5 stopnia. Temperatura wilgotności powietrza, wilgotność powietrza 28%, czyli dość niska. Ogólnie suma summarum już za niska, jak gdyby dla takiego dobrego samopoczucia, ale dla mnie tutaj nic nie przeszkadza, ani dla Ani. Po prostu nie odczuwamy tego, że jest niższa. W zimę zawsze mamy mniejszą wilgotność, pamiętajcie, i na zewnątrz, i na podwórku. Normalnie się mylę. I na zewnątrz, i w domu. Więc jeżeli tam, nie wiem po prostu ile tam jest, jest chłodno, mróz, więc pewnie też nie jest za wysoka. Wilgotność w mieszkaniu jest najlepsza, taka 35-40%.
A u mnie, jak widzicie, jest 28, ale dla mnie, jako takiego normalnego, zwykłego Kowalskiego, dzidka z lasu, czy tam dzidka z buczków, to jest ok. I dlatego tutaj pokażę Wam jeszcze teraz ten nawiew. Strzelimy tutaj. Pomiar jest bardzo szybki, 16,7. Drugi pomiar 16,5. W tych granicach, czyli różnicę mamy około 4 stopni, czy to by było tam na tamtej centrali, czy tutaj. Na czerpni, na wyrzutni mamy różnicę 4 stopni. Ja nie będę tutaj obliczał sprawności, bo naprawdę nie wnikam aż tak bardzo w takie szczegóły. Czyli wiadomo, wylatuje nam powietrze cieplejsze, tak? A wraca też ciepłe na tyle, że tutaj stojąc na przykład pod tym nawiewem zupełnie nic nie czujecie. To nic nie czuć tych kilku stopni różnicy w tym. Ja może zobaczę tam, opiszę w opisie jak to te temperatury, bo to żeby obliczyć tam w miarę sprawność, to trzeba właśnie temperatury z czerpni, z wyrzutni, z nawiewu, z wywiewu. I to można tam trochę obliczyć. Zobaczymy, co mi tam wyjdzie. Ale to nie wiem, czy potrafię, bo to matematyka, ja z matematyki to pewnie noga. Tyle tutaj mogę Wam powiedzieć o tej mojej rekuperacji. Czyli czy jestem zadowolony? Ogólnie powiem Wam, że jestem zadowolony. Naprawdę nie muszę otwierać okna. Ja mam tutaj fiksy, jak wiecie, to mam tylko tarasowe okno otwierane i w sypialni, i tam jeszcze u Kuby. A reszta to są fiksy, których i tak by się nie otwierało, ale dlatego, że zakładałem rekuperację, to takie okno można założyć, bo w takim domu z rekuperacją, z wentylacją mechaniczną po prostu się okien nie otwiera. I to jest właśnie ten tak jakby zysk, ten energetyczny, czyli cieplny, że nie otwieramy okien, czyli nie napuszczamy tego powietrza, które w tej chwili jest na zewnątrz minus 2 do środka, tylko dostajemy powietrze w temperaturze 15 czy tam 17. No te lepsze takie rekuperatory, które mają tam producenci, zachwalają je, że mają prawie 100% jakby sprawności. Oczywiście nie mają tyle, tam 90-95, no i to one tam może czasami niektórzy ludzie pokazują, że stopień tylko różnicy jest, albo 2 stopnie, ale to nie przy minusowych temperaturach. Tam nie wierzcie też takie marketingowe bajki. U mnie pewnie wyjdzie tutaj sprawność w granicach 80%. Nie wiem, to musiałbym przeliczyć, a nie wiem, czy będzie mi się chciało, bo to trzeba wzór tam znaleźć i ogarnąć to trochę. Ale jeśli będzie mi się chciało, to ogarnę. Poza tym co? No, mamy zimę, tak jak widzicie, nie puszcza. I co tu jeszcze powiedzieć Wam? Czy drugi raz bym założył rekuperację? Tak, bym założył bez zastanawiania. Czy to się opłaca? Nie, nie opłaca się, jeżeli chodzi o jakieś tam finanse. To tylko tyle, że po prostu macie cały czas ciepłe powietrze, że nie musicie, jak idziecie do pracy, zostawiać uchylonego okna, czy wieczorem nie musicie otwierać okna, żeby Wam trochę się przewietrzyło w chałupie, nie napuszczacie tego zimna do domu i tyle. No i poza tym to powietrze jest czyste, w miarę czyste. Oczywiście te filtry moje, które są w tym rekuperatorze, nie są jakieś super wspaniałe, bo to jest ta włóknina niezbyt droga. Ja tam kupiłem na Allegro, chyba 10 zł zapłaciłem za metr kwadratowy, także będę miał tam na 2 czy na 3 razy. Także mogę sobie tam co miesiąc czy co 2 tygodnie zmieniać to. No teraz przy okazji też zmienię. I tyle. Koszt, ile to prądu ciągnie, to Wam powiem, że trudno to ocenić. Ja nie robiłem pomiarów, ale mam tam na forum, na Muratorze chyba robił gość pomiary. To wychodzi, że tak na takim małym biegu, jak u mnie chodzi, tam na 30% na przykład, to czyli wymiany mam powiedzmy jakieś 100 metrów sześciennych na godzinę, to wychodzi około 20-30 W na godzinę, czyli pół kilowata na dzień,
czyli 30 groszy dziennie kosztuje to. Ale nawet jakby brało kilowat, to było 60 groszy, czyli miesięcznie 18-20 zł za samą centralę wentylacyjną. Tak trzeba liczyć pewnie, tak z 50 watów trzeba liczyć, bo to czasami trochę zwiększycie, czasami zmniejszycie. Także 50 watów na godzinę, a 50 watów to jest 10500, czyli przez 20 godzin, 24 to weźmie Wam 1200 watów, czyli trochę więcej jak kilowatogodziny. Także jakieś 30-40 kWh pewnie miesięcznie zużywa. U mnie, powiem Wam szczerze, że mi się wydaje, że mój zużywa mniej. Nie jestem pewien, ale tak jak patrząc po tych zużyciach, odejmując pompę i jakiś ten, to ten rekuperator wychodzi, że bierze, nie wiem, może z 20 kWh miesięcznie. On pewnie więcej bierze w zimę, a mniej w lato, czy tam jesienią. Ale to tyle. Czy bym drugi raz tej firmy jeszcze kupił rekuperator? Powiem Wam szczerze, że nie wiem. No ma felery, tak? Ten włącznik jest jaki jest. Nie ma tej centrali tutaj takiej, wiecie, takiego fajnego pulpiciku, takiego świecącego w nocy na przykład. Nie wiem, czy można go tam wyłączyć. Że nie możecie tutaj sterować, nie ma aplikacji mobilnej. Teraz ostatnio tam wchodziłem na stronę tego producenta, to on chyba ma teraz więcej ich narobił, tych rekuperatorów, bo kiedyś to miał tam chyba tylko z 2 czy 3 rodzaje, a teraz narobił ich tam właśnie z jakimiś sterowaniami, ale te sterowania to automatycznie już podrożały, tam pozmieniał chyba coś też jeszcze, nie wiem, może już robi też na tym prawdziwym rekajerze, chociaż na tym wymienniku to w sumie nie wiadomo, bo ten wymiennik bardzo łatwo przecież podrobić jest. Czyli wsadzić badziew, a dać znaczek rekajera i tyle. Może ktoś tam to by sprawdzał, a może tego by nikt nie sprawdzał. I tyle. No, czyli co? No jestem zadowolony? Jestem zadowolony. Myślę, że nawet bardzo jestem zadowolony z tego. Te buczenie muszę zlikwidować w końcu, bo już mnie denerwuje. Tutaj oczywiście w mieszkaniu go nie słychać, ale słychać go w garażu, tam w tym pomieszczeniu słychać i u Kuby, u syna w pokoju słychać trochę, bo on wisi na ścianie za pokojem. I dlatego tutaj tam bardzo bym prosił kogoś, bo ktoś mi kiedyś podawał i nie mogę teraz znaleźć tego linka, jaki tam trzeba włącznik zastosować, to nie pamiętam, czy to jakiś transformatorowy, czy to jakiś inny. I, a że u mnie jest tą elektryko, to tak trochę lipa, więc jakby tam ktoś mógł, to bym bardzo prosił o małą pomoc i wskazówkę. I tyle, no chyba Wam powiedziałem mniej więcej na czym to polega, jak to u mnie wygląda, czy jestem zadowolony, czy nie. No jestem, no. Mam, cieszę się, a tutaj kwestia tego, czy ktoś tam by chciał, zdecydował się na droższy, na lepszy. No lepszy rekuperator kosztuje w granicach 5000. Oczywiście są jeszcze dużo droższe i po 10000. Te wymienniki są też różne, są prądowe, jakieś obrotowe, jeszcze jakieś tam inne. To zależy od, często tak samo jak z samochodami, są za 20 000 czy 30 i są za 100 i za 200 i za 500 000. Tak samo i tutaj. No i ktoś tam jak ma kasę po prostu, no to może walić w te lepsze, nie ma tam problemu. A jeżeli ktoś nie ma kasy, to moim zdaniem może tak samo równie dobrze kupić ten tańszy. On będzie taki troszeczkę dziadowski jak gdyby, ale robotę swoją robi. Ja ogólnie jestem zadowolony. I tyle. Także pozdrawiam, miłego weekendu, dzisiaj piątek. Trzeba trochę iść coś porobić w koło, muszę jakieś kwiatki poobsypywać gałązkami czy tam czymś, żeby nie poprzemarzały za mocno. Także na razie, trzymajcie się.